Francisco di Franco, w filmie Geronimo, odcinek 33. Pozostały w stolach. Reżyseria. Kochana Eunice, wielki Boże, co się z nią stanie? Mecenas Martin gotów jest ją zabić, jest zdolny do wszystkiego. Bądź spokojny. Twoja córka jest bezpieczna. Anzi, per la verità, lei yes, è qui. Tutaj. Eunice. Tatusiu. Oh, Eunice. Moje dziecko. Oh, figliola. Tak za tobą tęskniłem. Boże wielki, dzięki ci. Ale co to wszystko znaczy? Significa, Clodomiro. Już od dawna wiedziałem o wszystkim. Lo sapevi. Wiedziałeś? Tak. Clodomiro, tu nella tua. Żyjąc w ciągłym strachu, paura per quello che aveva minacciato il colonnello. Nie byłeś w stanie myśleć trzeźwo. Due o tre circostanze estremamente importanti. Od dawna podejrzewałem, że ktoś od nas przekazywał pułkownikowi informacje. A kiedy coś podejrzewam, nikomu nie ufam do końca. Więc podejrzewałeś mnie już od dawna? To nie jest właściwe określenie. Po prostu wiedziałem o wszystkim. To dlaczego od razu nie zdemaskowałeś mecenasa flaszki? Spokojnie, wszystko wam wytłumaczę. Clodomiro, pamiętasz, że przy twoim pierwszym spotkaniu z pułkownikiem i Martimem był jeszcze ktoś? Oczywiście. Alonso, ojciec Anini, właśnie. Kiedy wystąpił przeciw ojcu i przeszedł na naszą stronę, powiedział mi o wszystkim, że byłeś szantażowany i że mnie zdradzałeś. Nie z własnej woli, lecz by chronić życie swojej córki. Wiedziałem, jaką tragedię przeżywałeś, będąc pod presją pułkownika i że nie jesteś łotrem ani zdrajcą. Dlatego postanowiłem czekać, aż sam się do tego przyznasz. I właśnie dzisiaj to zrobiłeś. Wiedząc, że jadę prosto w zasadzkę, wyjechałeś mi na spotkanie, ryzykując własne życie i życie swojej córki. Przyjechałeś, żeby mnie ostrzec, żeby mnie ratować. Dziękuję ci. Udowodniłeś, że jesteś mym szczerym i oddanym przyjacielem. A jak ty się tutaj znalazłaś? Gdy Geronimo dowiedział się, że jesteś szantażowany, napisał do mnie list.
Poradził mi, żeby uwolnić siebie i ciebie z rąk tych bandytów. Powinnam przyjechać tutaj i być przy tobie. A że tęskniłam, przyjechałam. Eunice przybyła kilka dni temu. Czekałem na odpowiednią chwilę, byście mogli się spotkać. Teraz, doktorze, mecenasie Clodomiro Seixas, nie musisz się już obawiać Martima. Tej córce nie spadnie włos z głowy, bo jest tu, z nami. Tak się cieszę. Nie mogę w to uwierzyć. Znowu jesteś przy mnie. Jestem taki szczęśliwy. Z każdym dniem zdumiewasz mnie coraz bardziej. Cały czas wiedziałeś, że mecenas Flaszka cię zdradzał. Tak, był do tego zmuszony, ale jednak cię zdradzał. A mimo to sprowadziłeś twojego córkę i to w taki sposób, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Musiałem działać w tajemnicy, nie mogłem ryzykować jej życia. Geronimo... Dziękuję ci za twoje oddanie. Nie znajduję słów, by wyrazić ci całą moją wdzięczność. Byłem głupcem, wybacz mi. Mogłem ci wszystko opowiedzieć. Mogłem ci zaufać. Uwierzyć, że znajdziesz jakieś wyjście, tak jak to uczyniłeś. Dobrze już, zapomnijmy o wszystkim. Nie mamy ani chwili do stracenia. O ile wiem, Martin postanowił odkryć swoje prawdziwe oblicze. Tak, obwołał się nowym władcą Cerro Bravo. Termin, jaki wyznaczyłem wieśniakom, już upłynął. Co masz mi do powiedzenia? Żaden z nich nie odjechał. Nie wykonali pańskiego rozkazu. Co teraz? Powiem ci. Musimy... Uważaj na Piusa. Wróciłem, Geronimo. Boisz się? Tak, to ja. Proszę łączyć. Słucham. Tak, to ja. Wszystko załatwione? Oczywiście. Rozumiem. Szkoda. Va bene, ti richiamo un'altra volta. To był nasz człowiek ze stolicy. Nie udało mu się odnaleźć córki mecenasa Flaszki. Nasz plan się nie powiódł. Ta dziewczyna zniknęła. Więc nie możemy w nią uderzyć. Kolejna szansa stracona. Co teraz zamierzasz?
Pokonaliśmy wszystko i wszystkich, z wyjątkiem Geronima. Znowu powrócił. Geronimo. Wciąż ten przeklęty Geronimo. Tylko Geronimo może nas uratować. Tak, ale gdzie on się podziewa? Musi być gdzieś blisko. Wieści rozchodzą się tu lotem błyskawicy. Jestem pewna, że wie już o czynach Martima. Znajdzie jakiś sposób, by nam pomóc. Mam nadzieję. Tymczasem się pomodlę. Niech się pani modli całym sercem, by Geronimo przybył tu jak najszybciej. A menina dos meus olhos tem no rosto uma romã, um sorriso que deságua no meu céu toda manhã. Tem o fogo das serpentes e a pureza do cristal, a forma que o desejo só acha no carnaval. Mas só acha no carnaval. Jak długo będziemy tu jeszcze siedzieli? Czy nie można powstrzymać tego bandziora? I gdzie się podział Geronimo? Czemu go tu nie ma? Spokojnie, niech się pan tak nie denerwuje. To nie pomoże. Więc co mam robić? Nie wiem. Spróbujmy się zastanowić, jak się stąd wydostać. Masz jakiś pomysł? Na razie nie, ale wciąż kombinuję. A ty, błyskawica, co tak siedzisz? Zrób coś. Oszczędzaj siły na później. Macie stalowe nerwy, w przeciwieństwie do mnie. Już dłużej nie wytrzymam, to obłęd. Zwariuję, nie wytrzymam. Co robisz? Nie widzisz? Zabieram wszystkie pieniądze pułkownika. Wiem już, co zrobimy. Dzisiaj? Tak. Pozbędziemy się wszystkich. Alonza, Błyskawicy, Sasiego, Anini, Ifigenii i pułkownika. Chcesz ich zabić? Honorato odwali za mnie czarną robotę. Po czym sprzątnę i jego. To jedyny sposób. Nie będę tu czekał na Geronima.
Jeżeli pułkownikowi przez tyle lat nie udało się go pokonać, to mnie tym bardziej. Nie mam żadnych szans. Weźmiemy całą forsę i po wszystkim. Będziemy musieli uciekać. Tak. Po zachodzie słońca, gdy wszyscy będą martwi, podłożę ogień pod dom i wynosimy się stąd. Moglibyśmy wyjechać z kraju. Za tę forsę urządzimy się gdzieś za granicą. Zaczekaj. Boję się. Nie uda nam się uciec daleko. To wie. Ale nie możemy już się cofnąć. Musimy brnąć dalej. Muszę z tobą porozmawiać. Potrzebuję twojej pomocy. Tylko dzięki tobie możemy uniknąć nieszczęścia, jakie nadciąga nad ten dom. Mecenas Martin, mój brat, postradał rozum. Oszalał. Musisz znaleźć jakiś pretekst, wymówkę, żeby wymknąć się stąd i dotrzeć do miasta. Udasz się do sklepu kluseczki i uprzedzisz ją albo kogoś z przyjaciół Jeronima, Tomazji albo Zabumbę. O czym? Że mój brat oszalał i że chce nas wszystkich wymordować. Dobry Boże, pośpiesz się. Niech Jeronimo przyjeżdża tu jak najprędzej, żebyśmy uniknęli tej masakry. Nie zwlekaj. Już idę. Doglądaj wszystkiego. Muszę pojechać do miasta, ale wrócę niedługo. Zajmij się wszystkim. Dokąd to? Właśnie przypomniałam sobie, że muszę pojechać do miasta. Po sprawunki. Wracaj do kuchni, do garów. Ale ja muszę, powiedziałem, wracaj do kuchni i zajmij się garami. Zapomnij o tym, co ci powiedziała pani Susanna. Pani Susanna? No niczym nie wiem. Przestraszyłam się. Dlaczego chciałaś mnie zdradzić? Co ty mówisz? Nie rozumiem. Nie udawaj. Słyszałem wszystko, co powiedziałaś Gumersindzie. Dlaczego mnie zdradziłaś? Chcesz znać prawdę? Oszalałeś, posuwasz się za daleko. Twój plan się nie uda. Uda się. Nie trzeba tylko wpadać w panikę. Przestraszyłaś się i postanowiłaś opuścić statek, zanim pójdzie na dno. Właśnie tak. Przekonałam się, że nie mogę ci już dłużej ufać. Co to ma znaczyć? Nie rób ze mnie idiotki. Przejrzałam twoje papiery. Masz tylko swój paszport i bilet na swoje nazwisko. Zrobisz ze mną to samo, co z Honoratem. Pozbędziesz się niewygodnego świadka. Owszem. Nasza umowa wygasła. Droga Susano. Od tej chwili
będę działał sam. Susano? Susana, ma che significa questo? Co to ma znaczyć? Come che significa? Nie non lo vedi che sono legata? Jestem związana. E chi è stato a farci tak questo? Urządził? Chi altri poteva essere se non Martin? 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 Tuo fratello? Twój brat si è messo wystąpił przeciw tobie? Aspetta, no. Non a może to kolejna z waszych sztuczek? Ma quale trucco? Daj spokój. Quale trucco? Przestań mnie podejrzewać. Favore, non tormentarvi con i tuoi stupidi sospetti. Sì. Teraz Martin jest przeciwko mnie. On oszalał. Opętała go żądza władzy. Nic nie rozumiem. Twój brat cię uwięził? Tak cię to dziwi? Sam robiłeś gorsze rzeczy. Własnemu synowi, własnej wnuczce. Poza tym, Martin nigdy nie był moim bratem. Nie jest nawet moim krewnym. Nie jest twoim bratem? Nie. Wyprowadziliśmy cię w pole, co? Martin nie jest moim bratem. Byliśmy wspólnikami. A teraz? Zostałam sama. Uciekł ze wszystkim. Lub prawie wszystkim. Zostałem okpiony. Widziałeś kiedyś tyle forsy? Prendili, sono tuoi. Jest twoja. Prendili. Wiesz. A gdy wykonasz jeszcze jedno moje zadanie, dostaniesz drugie tyle. Tornare qui, onorato. Riceverai un'altra somma esattamente uguale a questa. Sì, signore. Tak jest. Onorato, devi convenire che... To chyba godziwa zapłata. Będziesz mógł wyjechać daleko stąd. Kupić sobie kawałek ziemi. Zacząć nowe życie. To bym ci radził. A teraz powiem ci, co zrobić, żeby zgarnąć te forse. Quello che ti chiedo di fare. Per impadronirti di tutto questo denaro. Masz zacząć dokładnie o 10:00. Musisz działać szybko i dokładnie. Najpierw udasz się do piwnicy, tam gdzie jest tych trzech. Zabijesz Alonza, Błyskawicę i Sassiego.
E dopo averlo Potem... fatto, salirai. Pójdziesz na górę e farai sparire dalla faccia della terra Saturnino i załatwisz Saturnina oraz Suzanę. Nie sprawi ci to trudności. E dopo? C'è dell'altro. Jeszcze coś? Pochissimo di più. Tu dovrai liquidare. Będziesz musiał zabić tych, którzy widzieli i słyszeli zbyt wiele. Aninie i Ifigenie. Risolto questo, onorario. Jak się z tym uporasz? Tu potrai tornare qui. Wrócisz tutaj e intascare i weźmiesz resztę pieniędzy. L'altra parte dei tuoi quattrini. D'accordo? Zgoda? Sono le 10 meno 10. Dochodzi 10. Alle 10 in punto. Do akcji wkroczysz punktualnie o 10. Può stare tranquillo. Może pan być spokojny. Guardi. Za tyle forsy zrobię wszystko. Mógłbym nawet zrobić jeszcze więcej. Głupiec. Kiedy tu wróci po resztę swojej doli, wszystko, co dostanie, to kula w łeb. Naiwny dureń. Środek naczelny przestał działać? Nie jestem taki głupi, jak myśleliście. Rozwiąz mnie. Za każdym razem, kiedy robiliście mi zastrzyk, udawałem, że spałem. Trochę dłużej. Tak by Martin uwierzył, że lek działa przez 7 godzin. I dał się nabrać. Tymczasem spałem tylko 6. Przez godzinę byłem przytomny. Ho sempre avuto un'ora di lucidità. Allora approfittiamo. Zastanówmy się, co można zrobić. Certo che tu mi hai wystrychnęłaś mnie na dudka. Byłem przekonany, że kochasz mnie naprawdę. Walczyłam o swój byt. Urodziłam się w biednej rodzinie i szybko chciałam się wzbogacić. To da mi nauczkę. Jak mogłem się łudzić, że kobieta tak piękna i młoda jak ty byłaby w stanie pokochać takiego starucha? Ty i twój brat, fałszywy brat, wywiedliście mnie w pole. Przysiągłbym, że jesteście rodzeństwem. Głupiec, stary dureń. Mam za swoje. Trudno. Non c'è niente da fare. Chi nasce stupido, kto się głupi urodził, głupi umrze. Daj non è il momento delle autocritiche. Dobbiamo musimy się stąd wydostać. W każdej chwili mogą tu przyjść ludzie Martina i nas wykończyć. Masz rację, dość tych błazni. Uciekajmy. Nie ruszać się. Dokąd to? Colonnello, è ora di fare czas na kolejny zastrzyk.
spari. Sauer. Spari che vengono Steve dallo Nietzsche. Scandinato. Onorato è il terzo del suo corso. Jus Vikonana. Di quei tre ormai Czech, sono liberato. Jus się pozbyłem. Alonso. Corisco. Błyskawica. Il piccolo Sassi. Adesso onorato. Teraz onorato chodzi po schodach. Entra per la porta principale. Di nascosto. Zakrada się do pokoju Anini. Arriva davanti. Staje pod jej drzwiami. Ora otwiera je. Le punte. Celuje w nią z pistoletu. Żegnaj, Aninio. Żegnaj, Ifigenio. Biedny burmistrz Otoniel został wdowcem. Może nawet będzie mi wdzięczny, że uwolniłem go od tej megiery. A teraz onorato powinien być już pod drzwiami pokoju pułkownika Saturnina Bragancy. Wreszcie skończy z nim i z piękną Suzaną. E della bella Suzana. Żegnaj, moja była siostro. I adesso? Już za chwilę onorato wejdzie tutaj. Onorato entrerà qui da quella porta. Verrà qui? Wejdzie. I upomni się o resztę zapłaty. I będzie na niego czekała piękna niespodzianka. Już wróciłem. Zadanie wykonane. Przyszedłem po resztę pieniędzy. Wszyscy nie żyją? Wszyscy. Tak jak pan sobie życzył. Alonso, Sassi, Błyskawica, Saturnino, Suzana, wszyscy. Aninia, Ifigenia, wszyscy, jak pan kazał. Gratulacje, onorato. A oto twoja zapłata. Co to ma znaczyć? Proszę zaczekać. Geronimo? Przeklęty zdrajco. Więc to prawda. Chciałeś mnie zabić. Nie masz honoru. Co to znaczy? Onorato nie wykonał pańskiego rozkazu. Przyjechałem w porę, by go powstrzymać. Wyznał wszystko. Postanowiłem urządzić tę komedię, by pana zaskoczyć. A strzały? Przecież je słyszałem. Kapitan Onorato nikogo nawet nie zranił. Wszyscy jesteśmy cali i zdrowi. Jedynie pan dostał kulą Geronima. Chciałem odsłonić przed Onoratem pańskie prawdziwe oblicze.
era. Wydak. Allora era vero. Ciao, Miyazaki. Dopo aver eseguito gli ordini. Se podwy nędzny zdrajco. Miserabile. Meno male che... Dobrze, że Geronimo przybył na czas. Dziękuję ci, Geronimo. Zawdzięczam ci życie. Co to się dzieje na tym świecie? Teraz nawet kapitan Honorato jest dłużnikiem Geronima. Coś takiego. Bene. Idziemy. Pan pierwszy, mecenasie. Dalej. Jazda. Forza, capitano, forza, muoviti. Geronimo. Aninia. Jak ma się pułkownik i Susanna? Nim przybyłeś, jeden z ludzi Martima zrobił zastrzyk mojemu ojcu i Susannie. Śpią jak zabici i będą tak spać 7 godzin. Mam nadzieję, że będą ich dręczyły same koszmary. Jesteśmy na miejscu. Restate qui buoni buoni. Ehi, Joao, siccome tu... Ti pripilnui, a ja pujde do kuchni po kawę. Io faccio un salto in cucina a prenderti un po' di caffè, eh? Buone. Świetny pomysł. Buonasera. Właśnie otrzymałem wstrząsającą wiadomość. Czy ktoś może mi wyjaśnić, cóż to za trzęsienie ziemi nawiedziło ten dom? Wiele się to zdarzyło, ale ja chciałabym wiedzieć jedno. Gdzieś ty się podziewał aż do tej pory? Dostałem instrukcję od mecenasa Martima. Gdzie on jest? Uwięziony w piwnicy. Czeka na samochód, który przewiezie go do więzienia w Cerro Bravo. I skąd, mam nadzieję, nie uda mu się już uciec. Przecież więzienie się spaliło. Wiemy, ale nowy komisarz wszystkim się już zajął. Nowy komisarz? Nie jest pan na bieżąco. Geronimo właśnie nam powiedział, że poprzedni komisarz napisał do ministra spraw wewnętrznych i do wszystkiego się przyznał. Confessando tutto. Cosa? Jak to? Do wszystkiego. Ma tutto qui. Tutto. Napisał, że mecenas Martin zaczął rządzić w mieście i zmuszał jego oraz ciebie, burmistrza, do ślepego posłuszeństwa. Że szantażował ludzi i dawał im łapówki. Wyznał wszystko. Lui ha confessato tutto. Tutto. Tak. I podał się do dymisji. Nowy komisarz przejął już jego obowiązki. Właśnie czekamy, aż skończy urządzanie tymczasowego więzienia, żeby przewieźć tam Martima, Honorata i pozostałych. Więc teraz wszystko zostało postawione na głowie. Ale skąd? Teraz wszystko jest wreszcie tak, jak być powinno. Salve! Witajcie! Piccolo salsi, ragazzi! Jak się czujesz? Come stai? Tak tęskniłem.
Cieszę się za ciebie. Wszystko bene, Gugu. Wszystko w porządku, Gugu. Z każdym dniem jesteś coraz grubsza. Od dzisiaj możesz mówić, że jestem gruba i nazywać mnie Gugu. Tak się cieszę. Wszystko się udało? Pewnie, dzięki Geronimowi, tobie i Dalinie. Tak, i Dalina zasługuje na medal. Kiedy dowiedziałam się, że mecenas Martin chce wszystkich zabić, a jego ludzie nie wypuszczali mnie z domu, zwróciłam się o pomoc do niej. Nic nie zrobiłam. Co ty opowiadasz? Ryzykowałaś życie. Udało ci się wymknąć do domu Tomasia i uprzedzić go o planach Martima i Honorata. Zrobiłaś bardzo dużo, Gugu ma rację. Gdybym był generałem, a ty żołnierzem, dałbym ci medal. Ale ponieważ nie jestem generałem, a ty nie jesteś żołnierzem, nie mam żadnego medalu, to mogę cię ucałować w policzek. Nie zawstydzaj mnie. Jak to dobrze, że wszystko wreszcie się skończyło. Musicie mi uwierzyć. Przecież nie mogłem się wykręcić, kiedy dowiedziałem się, że Martin przejmuje władzę. Dotąd zawsze byłem posłuszny pułkownikowi Saturnino. Robiłem, co mi kazał. I nagle znalazłem się w rękach Martina. Jestem nikim. Nigdy nie chciałem nic dla siebie. Gdy pułkownik kazał mi coś zrobić, to robiłem. Nigdy nic nie miałem. Wszystko, co posiadam, zawdzięczam pułkownikowi. Jestem burmistrzem Cerro Bravo, tylko dzięki niemu. I nagle znalazłem się na łasce Martima, który wszedł w posiadanie kompromitujących mnie dokumentów. Co miałem robić? Podporządkowałem się. Znowu. Wystarczy. Niech się pan nie zadręcza. Wiemy o wszystkim. Ale wiemy też, że jest pan wspaniałym człowiekiem. Tak, wiemy, że ma pan słaby charakter. Ale nie skrzywdziłby pan nawet muchy. Nie możesz potępiać pana burmistrza. Ty też przez lata byłeś posłuszny dziadkowi i też popełniłeś wiele błędów. Masz rację, Aninio.
Rzeczywiście nie mogę go potępiać. Dosyć już tych nieprzyjemnych wspomnień. Miejmy nadzieję, że teraz zapanuje tu pokój i praworządność. Koniec odcinka 33. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Tekst Dariusz Dunowski. Czytał Lucjan Szołajski. Francisco Di Franco w filmie Geronimo, odcinek 35. W pozostałych rolach. Kto tam? Aninia, proszę wejść. Mogę? Proszę. Jak się pan miewa? Bardzo dobrze. A Geronimo jest w domu? Poszedł na spacer. Na spacer? Tak. Zabrał moją córkę na spacer. Chciał pokazać małej najbardziej malownicze miejsca w Cerro Bravo.
najbardziej malownicze miejsca. Dobrze, że przyszłaś, bo właśnie miałem ci posłać wiadomość. Odwiedził nas ktoś, kto nie może się doczekać, kiedy cię zobaczy. Proszę spojrzeć, kto tu jest? Maria Omen. Moja droga Ninia, co za niespodzianka, jak miło panią znowu widzieć. Ja też jestem szczęśliwa, że cię widzę. Usiądźcie, proszę. Dziękuję. Pani Mario, niech pani usiądzie. A Ninio, to są ciasteczka i kawa. Czujcie się jak u siebie w domu. Dziękuję. Na pewno macie sobie dużo do powiedzenia. Siedź spokojnie, błaźnie. Mecenas Martin. Jesteś zdziwiony, że mnie widzisz, chłopcze? Gdzie ja jestem? Dlaczego mnie tu przyprowadziliście? Dlaczego jestem więźniem? Jesteś naszym zakładnikiem, atutem w naszych rękach. Nella nostra lotta contro Giunti. Jeśli myślicie, że mnie nastraszycie, to co? To się mylicie. Nadszedł czas, byś poznała przeszłość, Serro Bravo. I nie myśl, że chcę w twoich oczach usprawiedliwić nieprzejednanie mojego syna, który nie może wybaczyć twojemu dziadkowi. Pani wie, że zawsze pragnęłam poznać tę historię. Czuję, że to mój obowiązek wobec ciebie, moja droga. Historia, którą ci opowiem, podobna jest do wielu innych, które opowiada się wieczorami przy ognisku albo przy stole. Tyle, że ta nieco różni się od innych. To jest historia autentyczna, która wycisnęła piętno na moim życiu. W tę historię wmieszanych jest wielu ludzi, którzy już nie żyją, a także ci, którzy ciągle są wśród nas. To jest historia, w której ja byłam jedną z głównych postaci i również jedną z głównych ofiar. Wiele osób mogłoby potwierdzić autentyczność tej historii, ponieważ jest wielu świadków tych smutnych wydarzeń. Oni ciągle żyją. Stary ojciec Jeremias, twój ojciec Alonso, burmistrz Otoniel i wielu innych. Czy masz cierpliwość, żeby jej wysłuchać? Niczego bardziej nie pragnę. Opowiem o czasach, kiedy Serro Bravo było ogromnym tyglem namiętności. To było piekło niepohamowanych żądz i ambicji. Nie było dnia bez ofiar. Nikt nie czuł się pewny dnia ani godziny.
Diversi colonnelli. Różni pułkownicy walczyli o władzę na tym terenie. I tak w tym ogromnym państwie, zacofanym, pozbawionym dróg, żyło się jak w pierwszym dniu stworzenia. Bo to był prawdziwy chaos. Pułkownicy poruszali się wyłącznie w asyście straży osobistej rewolwerowców. Dwóch pułkowników z tego regionu, Cerro Bravo, wzbudzało najwięcej strachu i szacunku. Jednym z nich był Waldomiro Seixas, mój ojciec. Wydaje mi się, że pani jest bardzo wzruszona. Może lepiej wrócić do tego później. Nie. To mi dobrze robi. Naprawdę. Już od dawna pragnę opowiedzieć tę starą historię. Chciałabym wreszcie wyrzucić to z siebie. Ukazać światu, gdzie kazał mi żyć. Nie śmiałem ci przeszkadzać. Witaj. Nie wiedziałem, że przyjedziesz. To miła niespodzianka. Synu mój, usiądź tutaj. Weź krzesło. Ty też posłuchaj mojej historii. Jak przed chwilą mówiłam, jednym z pułkowników, którego najbardziej się obawiano i być może szanowano, był mój ojciec, Waldomiro Seixas. On nie był ani najlepszym, ani najgorszym z tych, którzy trzęśli Sertao, a którzy zdobyli wielkie fortuny. Jak wszyscy inni, miał nienasycony głód ziemi. Był szorstki, bez wykształcenia, ale miał dużo zapału, przebiegły, bez skrupułów, gwałtowny, mocny. Najbardziej przeciwstawiał się mojemu ojcu inny pułkownik. Również i tamten był człowiekiem o wielkich ambicjach, inteligentnym, przebiegłym i niebezpiecznym. Saturnino Braganza. Myślę, że ścieżki Sertao jeszcze pamiętają krwawe starcia między tymi dwoma. Bardzo szybko wszyscy inni pułkownicy zniknęli, zostawiając wolne pole tym dwóm. Mario, o co chodzi, tato? Chcę z tobą porozmawiać. Siadaj. Bóg uznał, że nie jestem godny posiadać syna, którego pragnąłem. Twoja matka była tylko w stanie urodzić ciebie, dziewczynę. Zaraz potem umarła i ja nigdy więcej się nie ożeniłem. Ale ja potrzebowałem syna. Dlaczego, tato?
Ponieważ Sertao to ziemia mężczyzn. Popatrz, pułkownik Saturnino widać ma więcej zasług niż ja. Ponieważ Bóg dał mu syna, Alonza. A jakby tego było mało, ma siostrzeńca, którego wychowuje jak syna. Ma dwóch młodych mężczyzn u swego boku, dwie młode bestie podobne do niego. Alonso i Eduarda? Mario. Nikt nie może zastąpić syna. Ludzi można kupić, dbają tylko o pieniądze. Ale syna nie. Synowi zawsze można ufać. To prawda, tato. Okropne dni nadchodzą dla Serro Bravo. Giorni terribili, Maria. Da un'occhiata qui. Spójrz tutaj. Che cosa vedi? Co widzisz? Jest zmierzch. Niebo staje się czerwone. Tak. Bardzo szybko ziemia i niebo, Serro Bravo, staną się czerwone. Od krwi. Ziemia przesiąknie krwią. Również wody rzek staną się czerwone od krwi. Noce będą rozbrzmiewać hukiem wystrzałów tysięcy strzelb. Annuncerà la notte, saluterà la notte. Oh, papà. E quando sorgerà l'aurora? A świt. Non sarà un'aurora. Będzie różowy od krwi. Come le altre, no, ma sarà un'aurora di sangue. E quando arriverà la primavera? A kiedy nadejdzie wiosna? Non ci saranno più. Nie będzie już śpiewu słowików. Saranno fuggiti. Uciekną, Serro Bravo. Zamiast nich w powietrzu będą świszczać kule. To będzie krwawa wiosna. Piekło przeniesie się tu, do Serro Bravo. Ale dlaczego, tato? Ilu pułkowników jest w Serro Bravo? Czterech. A jak się nazywają? Ty i pułkownik Saturnino Bragansa, i pułkownik Porfirio, i pułkownik Damian. Pomyłka. Pomyłka? Serro Bravo jest tylko dwóch pułkowników. Jak to? Ja, Waldomiro Seixas, i pułkownik Saturnino Bragansa. A pułkownik Porfirio i pułkownik Damian? Ci dwaj idioci nie żyją, zginęli dziś o świcie. Pułkownik Damian został trafiony na drodze, a jego ciało rozdziobały już sępy. A pułkownik Porfirio został zawieziony do domu w agonii. Umarł dwie godziny temu. Teraz powtarzam pytanie. Ilu pułkowników jest w Serro Bravo? Dwóch. I co to oznacza, Mario? Wojnę. Guerra. Wojnę. Esattamente guerra. Prima c'era posto. Kiedyś czterech mogło tu żyć, a żaden nie zaczepiał drugiego, żeby nie musieć walczyć z trzema. Nie stawał przeciw drugiemu, aby trzeci nie odnosił korzyści. Teraz jest nas dwóch. Serro Bravo jest za małe dla nas. Jeden musi zginąć. Nadchodzi wiosna. To nie będzie wiosna kwiatów, Mario. To będzie wiosna ognia i miecza. W tej chwili pragnąłbym mieć syna.
invece il colonnello Saturnino. Niestety to pułkownik Saturnino ma przewagę. Ma dwóch synów, dwóch mężczyzn. To trzech silnych mężczyzn. Natomiast ja mam tylko ciebie. O, soltanto te. Una figlia femmina. Io lotterò al tuo Będę walczyć u twego boku, tato, jak mężczyzna. Potrafię strzelać lepiej od któregokolwiek z twoich zbirów. Potrafię się bronić. Nie lubię krwi, ale jeśli to konieczne, będę walczyć. Ma se sarà necessario, io combatterò. Credo che sarà. Myślę, że to konieczne, córko. Non puoi più considerarti una donna. Musisz uważać się za mężczyznę. Nie możesz być Marią kobietą. Staniesz się Marią mężczyzną. Marią homem. I tak narodziła się Maria homem. Będąc kobietą, musiałam odgrywać rolę upragnionego syna. Jakie straszne czasy. Co za przerażająca historia. To dopiero początek, Aninio. Fatti veramente impressionanti. Devono ancora cominciare. Geronimo, wybaczcie, że tak wchodzę. Wydarzyła się rzecz straszna. Mały Sassi zniknął. Pomyśleliśmy, że jest gdzieś w pobliżu i nie przejęliśmy się tym początkowo. Co się stało z Sassi? Nadeszła wiadomość z podpisem mecenasa Martina. Zawieźcie poszukiwania. Zostawcie mnie w spokoju. Życie Sassi zależy tylko od mojego bezpieczeństwa. Mecenas Martin. To znaczy, że porwali małego Sassi? Niech się nie ważą tnąć nawet włosa na jego głowie. Co chcecie ze mną zrobić? Na razie nic. Twoje życie jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Co? To proste, smarkaczu. Geronimo deptał nam po piętach. Przeczesywał całe Sertao. W przeciągu kilku godzin znalazłby nasze ślady i spadł nam na kark. A teraz będzie inaczej? Oczywiście. Wysłałem Geronimowi wiadomość. Albo on przestanie mnie szukać, albo ty zapłacisz za to życiem. Ja? A co ja mam z tym wspólnego? Nie ma pan prawa mieszać mnie do tej sprawy. Protestuję. Protestuję. Zgłaszam protest przeciw tej niesłychanej przemocy, która łamie zasady moralności, przyzwoitości i... Zamknij gębę, smarkaczu. Twoje gdakanie denerwuje mnie. Zrozumiałeś? Jakie gdakanie? Kto gdacze? Wszyscy wiedzą, że to kury gdaczą. Ja nie jestem kurą, ja jestem chłopcem. No dobrze, będę cicho. Cichutko jak kurczaczek. Teraz Geronimo stanie się potulny jak baranek. A ja potrzebuję dużo spokoju i ciszy, żeby należycie przygotować moje plany. Panie Martin, czy pan myśli, że złapie do worka Geronima? Myśli pan tak naprawdę? Bo pułkownikowi Saturnino, temu staremu diabłu, nigdy się to nie udało. A pan naprawdę myśli, że panu się uda?
Posłuchaj, kretynie. Nie powinienem nawet ci odpowiadać. Ale dzisiaj jestem w dobrym humorze. Pułkownik Saturnino Braganza to biedny staruszek stosujący metody z innej epoki. Ja nie. Żeby zmierzyć się z Jeronimem, sięgnę do metod nowoczesnych. Tak, tak. Chcę to zobaczyć. Dobrze, Sassi. Widzisz te listy? No i? Wysyłam je do przyjaciół, do stolicy. Zamiast korzystać z usług wieśniaków kretynów, jak honorato, posłużę się zaufanymi ludźmi. Ludźmi nowoczesnymi, którzy stosują równie nowoczesne metody. I kiedy oni tu przybędą, Geronimo zatęskni za starymi, minionymi czasami. Przyjaciele, zwołałem was tutaj, gdyż pojawiło się zagrożenie. Chcieliśmy przeczesać cały region w poszukiwaniu Martina i trupiej czaszki. Dlatego was tu zwołałem. Zawieście poszukiwania aż do nowych rozkazów. Dlaczego mamy zawiesić poszukiwania? Dlaczego mamy je zawiesić właśnie teraz, kiedy chyba znalazłem, dzięki Panu Bogu, nowy trop? Właśnie dostaliśmy wiadomość. Martin porwał małego Sassi. Tak jest, przyjaciele. Sassi jest w rękach tych bandytów. Grożą, że go zabiją, jeśli nie zawiesimy poszukiwań. Wielki Boże, dlatego proszę was, żebyście wrócili do domu i niczego nie robili, dopóki nie dostaniecie nowych instrukcji, dobrze? Dobrze, oczywiście. Dobranoc. Usłuchajcie mnie, do widzenia. Geronimo, a ty będziesz siedział tutaj z założonymi rękami? Jasne, że nie, ale będę musiał działać z dużą ostrożnością. Życie małego Sassi jest w niebezpieczeństwie. Jedziesz, Geronimo? Tak, mamo. Muszę jechać. Niech Bóg ma cię w opiece. Chcę coś sprawdzić. Do zobaczenia. Cześć. O mój Boże! Wydaje się, że Geronimo martwi się o małego. Przeklęci bandyci. Jeśli odważą się zrobić coś małemu Sassi, spokojnie, nie jest powiedziane, że wydarzy się najgorsze. Bóg jest wielki. Tak, Bóg jest wielki i ochroni małego Sassi. Proszę, zobacz, czy uda ci się nadać te listy. Nie musisz jechać do Cerro Bravo. Ktoś mógłby cię zobaczyć, co mogłoby spowodować jakieś komplikacje. Nie trzeba ponosić ryzyka. Znajdę sposób, żeby wysłać te listy tak, żeby nikt mnie nie zauważył. Jestem wyczerpany. Teraz trochę odpocznę. Ale ostrzegam cię, żebyś był bardzo spokojny. Są dobrze ściśnięte, prawda? Posłuchaj. Na najmniejszy podejrzany hałas strzelam. A dopiero potem będę patrzył. Rozumiesz? Tak jest, mecenasie. Thank you.
Kawy, pani Mario? Grazie. Dziękuję. No, grazie. Nie, dziękuję. A ty, tato? A jeśli poproszę o ciąg dalszej historii Mariomem? Oczywiście, Aninio. Wiem, że nie ma lepszego sposobu, żeby zabić czas. Będę dalej opowiadać moją historię. Na niebie gromadziły się czarne chmury, niosąc smutne i ciężkie przepowiednie. Te same myśli, które przeszły przez głowę mojego ojca, pojawiły się również w głowie pułkownika Saturnina Bragansy. Była pora deszczowa. Nieodpowiedni moment do walki. Ale już wkrótce miała się skończyć. Miała nadejść wiosna. Właśnie wtedy, gdy kwitły kwiaty, w powietrzu rozległ się huk wystrzałów. Saturnino natychmiast posłał po swoich dwóch synów. Alonza, który był z tej samej krwi, i Eduarda, siostrzeńca, którego Saturnino wychowywał jak własnego syna. Jesteśmy, tato. Postawcie to tutaj. Wyładowaliśmy wszystko. To wystarczy, żeby uzbroić całą armię. Dobrze. Piękna broń. Dzieci moje, chcę z wami porozmawiać. Cerro Bravo jest prawie w naszych rękach. Niczym dojrzały owoc. Wystarczy wyciągnąć rękę i zerwać. Wujku, zapominasz o Waldomirosce i Sasie? O nikim nie zapomniałem. Cerro Bravo będzie należało do tego, który okaże się bardziej sprytny i twardy. My mamy dużą przewagę. Jest nas trzech. Trzech silnych, śmiałych mężczyzn. Podczas gdy Seixas jest sam. Stary człowiek z dziewczyną u boku. Jeśli nie wygramy tej wojny, lepiej założyć habit i zamknąć się w klasztorze, rozumiecie? Rozumiemy, wujku. Ziemia Sertao zamieni się w pole bitwy. Będziemy bezlitośni, ponieważ musi należeć do nas za wszelką cenę. Nawet za cenę ofiar przemocy i krwi. Nic nie może nas zatrzymać, nic. Ani zbiry Waldomira, ani sukienka jego córki Marii. Wiosna nadchodzi i zanim się skończy, Cerro Bravo będzie nasze. I bardzo szybko wiosna nadeszła. Kwiaty zakwitły i wojna się zaczęła. Z jednej strony mój ojciec, Waldomiro, już stary i zmęczony. Ale jeszcze na siłach, aby stanąć do twardej walki. Ojciec ufał mi. A ja, żeby mu pomóc, byłam gotowa przekształcić się w Marię Omen. Z drugiej strony, Saturnino,
aveva molte più risorse. Który miał dwóch synów. Aveva due maschi. Alonso ed Eduardo. Alonso e Eduardo. Due belli. Dwóch przystojnych chłopców. Którzy byli wcielonymi diabłami. Byli młodzi, silni i gotowi na wszystko. Cerro Bravo będzie należało do tego, który okaże się sprytniejszy, bardziej odważny i okrutny. A to nie sądzisz, że Baldomiro będzie twardym orzechem do zgryzienia? Ależ coś ty. To tylko staruszek z młodą dziewczyną u boku. Myślę, że masz już dokładny plan. Tak, istotnie. Ty, Alonso, tak, tato, ty będziesz miał za zadanie obronę naszych ziem. Być może Baldomiro wpadł na ten sam pomysł i zamierza podpalić nasze uprawy. Ty masz bronić naszych ziem i haciendy. Możesz na mnie liczyć. Ty, Eduardo, weźmiesz udział w walce bezpośredniej, na pierwszej linii. Będziesz dowodził najlepszymi strzelcami. Pomyślisz o zasadzkach. Wszyscy ludzie, którymi dysponuję, są na twoje rozkazy. Zmienimy życie Baldomira w prawdziwe piekło. Zaatakuje niespodziewanie. Lubię odkrywać słabe punkty nieprzyjaciela. Co byście powiedzieli, gdybym na początek podłożył ogień pod jego uprawy? Nie, jeszcze nie, spokojnie. Zgodnie z moimi planami, być może uda się przejąć te uprawy nienaruszone. A skoro ziemie Baldomira mają być nasze, to dlaczego mamy podpalać własne uprawy? To zrobimy tylko w ostateczności. Mam inny plan. Doskonały plan. Jaki? Jeśli nie wystarczą działania was obu, włączę do gry mojego ostatniego asa. Jakiego? Murzyna, który sam może zadecydować o wszystkim. Sam? Rewolwerowiec? Mniej więcej. To diaboliczny murzyn. Mistrz czarnej magii? Nie wiem, czy on rzuca uroki, ale mówią, że zawarł pakt z diabłem. Celuje bezbłędnie. Jego strzały nie błądzą. Nigdy się nie myli. Mówią, że jest nietykalny. Nazywa się João Błyskawica. Będzie u naszego boku i na naszych usługach. I ten przerażający murzyn, samotnik, postrach Sertao, będzie człowiekiem, który być może zadecyduje o naszym triumfie. Co o tym myślicie? Cerro Bravo będzie nasze. Całe Cerro Bravo będzie nasze. Nie mieliśmy wielkich szans. Mój ojciec, stary i zmęczony, dysponował tylko mną. A Saturnino mógł liczyć na dwóch synów. A teraz miał również pomoc João Błyskawicy. Jak to? Czy on już wtedy? No właśnie, João, ten sam, którego wszyscy znacie. Tyle, że dużo młodszy niż obecnie. I miał zupełnie inny sposób myślenia niż dziś. João. Młody, silny, wzbudzający przerażenie. Terroryzował mieszkańców Sertao. Jego strzały były sławne. Wieśniacy przezwali go samotnym murzynem. Bo lubił galopować samotnie przez Sertao. Moja droga, mogłabyś przynieść mi trochę wody? Oczywiście. João mówił bardzo mało. Wyobraźcie sobie, że jeszcze mniej niż teraz. Ale wystarczała jego obecność, żeby wszyscy byli śmiertelnie przerażeni. Pułkownik, mając go u swojego boku, automatycznie brał górę nad moim ojcem. Dziękuję bardzo. I João stanął po stronie mojego dziadka?
No właśnie. Mi siedzę. Usiądę. Sì, è così, Annie. Tak było, Annie Nio. Ale dopiero później dowiedziałam się i zrozumiałam, że to nie dla pieniędzy, a dla uznania walczył u boku twojego dziadka. Faktem było, że twój dziadek gościł na swoich ziemiach całą rodzinę Joao. Joao Błyskawica walczył, żeby zapewnić dach nad głową swojej matce, dziadkowi i młodszemu braciszkowi, który miał się urodzić. A suo fratellino minore, che stava per nascere. To znaczy, małemu Sassi? Biedny Sassi, kto wie, jak on się czuje? Jest ciągle w rękach tych bandytów? Proszę, niech pani mówi dalej. To taka interesująca historia. Dobrze, Aninio. Również w naszym domu przygotowania były bardzo intensywne. Zdecydowaliśmy, że ja będę myślała o obronie naszych ziem, a ojciec zajmie się atakiem na ziemię Saturnina. Naszym zarządcą wtedy był ktoś, kogo nawet ty, Aninio, znasz bardzo dobrze. Ja znam dobrze? Kto to? Otoniel. Burmistrz Otoniel? Właśnie on, Aninio. Wówczas pracował dla mojego ojca. Był takim samym tchórzem jak dzisiaj. To wspaniały człowiek, ale umiera ze strachu na odgłos jednego wystrzału. I już wtedy narzekał ciągle na słabość serca. O Boże, jaki jesteś blady, Otonielu. To prawda, rzecz w tym, że emocje źle na mnie działają. Powinieneś nosić sutannę. Nie, nie o to chodzi, pułkowniku Baldomiro. Nie boję się. Ja cierpię na palpitację. Pan cierpi na chroniczne tchórzostwo. Pan nie jest mężczyzną. Nie? A kim jestem? Jesteś marionetką, zwykłą marionetką. Tato, zostaw w spokoju Otoniela. Zajmiemy się naszymi planami. Masz rację, córeczko. Zobaczymy, czy przynajmniej nadajesz się do zdobywania informacji. Dowiedziałeś się czegoś? O tak, zdobyłem bardzo cenne informacje. Dowiedziałem się mnóstwa rzeczy, pułkowniku. No więc czego się dowiedziałeś, Otonielu? Odkryłem, że młodszy syn Saturnina, Alonso, ten, który naprawdę jest synem, będzie odpowiedzialny za obronę ziemi i domu. Ilu ma ludzi? 20. 20 jeszcze z 10 rezerwy. Mają mnóstwo broni, mnóstwo koni, mnóstwo zapasów i również mnóstwo amunicji.
Jasne. Natomiast Eduardo, siostrzenie z pułkownika Saturnino, czyli ten, który nie jest jego synem. W każdym razie, nieważne, on zajmuje się brygadą, która będzie przypuszczać szturm. Iloma ludźmi dysponuje? 30, tak, dokładnie 30, podzielonymi na dwie grupy, 15 i 15. Z tego 4 to naganiacze, a 6, niech pomyślę. Tak, 6 to wyborowi strzelcy. Mówią, że najlepsi w Cerro Bravo. Reszta to tacy tam ludzie odważni, ale bez większego znaczenia. Musi mieć wiele koni. O tak, ma mnóstwo wierzchowców i doskonały, żeby pan widział konia pułkownika Saturnina. Przepiękny. Jakie to ma znaczenie? Mów o amunicji, o obronie. Oczywiście. To jest nowa broń i doskonała amunicja. Wiesz coś więcej? Nic więcej. A nie, zapomniałbym o najważniejszym. Pułkownikowi Saturnino udało się zwerbować strasznego rewolwerowca. Jaką różnicę robi jeden rewolwerowiec? Robi to dużą, bo to nie jest przeciętny człowiek, zwykły rewolwerowiec. To wielki rewolwerowiec. To samotny murzyn. Joao Błyskawica. Tak, właśnie Joao Błyskawica. Jak to możliwe? Ja mu złożyłem doskonałą propozycję, obiecałem mnóstwo pieniędzy i nie przyjął. A teraz przechodzi na usługi Saturnina? W wiosce chodzą słuchy, że w tym coś jest. Wydaje się, że Joao nie znosi pułkownika Saturnina, ale nigdy nie odmawia pułkownikowi, jeśli ten czegoś chce. To wszystko, co udało mi się wykryć. Byłem dzielny, prawda? Tak, bardzo dzielny, tak. Do tego jesteś zdolny. Potrafisz zdobywać cenne informacje. Niestety przyniosłeś mi tylko złe wiadomości. Powiedz, tato, jak chcesz zareagować? Będę liczył na pomoc Boga. To jasne, że jesteśmy w niekorzystnej sytuacji. Nie wystarczy mieć dobrą broń i amunicję. Trzeba jeszcze mieć zaufanych ludzi, którzy będą wydawać rozkazy. Jest 3 Braganza. Mogą tworzyć dobre 3 oddziały. A my nie. Możemy utworzyć tylko 2. Ja będę dowodził jednym, a ty drugim. Jestem jeszcze ja. Otonielu, ty nie potrafisz wydawać rozkazów nawet swojej pracy. To nieprawda. Ciągle narzekasz na serce. No właśnie, to przez te palpitacje. Teraz nie czas na narzekanie, prawda, tato? Musimy działać. Musimy działać szybko, żeby zrekompensować nasze braki. Pierwszy krok musimy wykonać my. Podstępny atak. Atak niszczycielski. Dobrze, moja córko. Teraz mówiłaś jak mężczyzna. Ja stałam się twoim synem, tato. Masz jakiś pomysł? Mam. Jaki? Popatrz, tato. Kwiaty mają pączki. Wiosna nadchodzi. Bardzo szybko ścieżki wyschną. Zmienimy nasze plany, tato. Ty zostaniesz tutaj, zajmując się obroną domu, a ja przejdę do ataku. Jest jeszcze wcześnie, przygotowania nieskończone. Jeśli będziemy tracić czas na przygotowania, tato, zostaniemy otoczeni bez szans obrony. Czas pracuje tylko na korzyść Bragancy. Oni mają przewagę, jeśli chodzi o mężczyzn, przewagę w broni. Nie będą chcieli ryzykować niepotrzebnie. Ale my nie możemy tracić czasu. Musimy działać. Musimy zaatakować niespodziewanie. Tato, proszę, żebyś zebrał swoich najlepszych ludzi i oddał do mojej dyspozycji. Dziś w nocy, kiedy Braganza będą jeszcze opracowywać swoje plany, ja pojadę tam i podłożę ogień pod ich uprawy. Dziś jest wiatr, suchy wiatr. Zobaczysz, że ogień szybko dotrze do domu pułkownika Braganzy.
A my w ten sposób wygramy bitwę. Co ty myślisz, tato? Zrobię wszystko, o co mnie prosisz, córko. Masz rację. Masz zupełną rację. Maria Omen. Koniec odcinka 35. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Tekst Katarzyna Skawina. Czytał Lucjan Szołajski.